Cześć, nazywam się Natalia Kutuś i jestem członkinią Stowarzyszenia Wokalistów Mix. Spotykamy się dzisiaj, bo jest to już 11 odcinek Instatoku, z czego jestem bardzo dumna i cieszę się, że jesteście razem ze mną. Dzisiaj porozmawiamy o dolegliwościach, jakie spotykają wokalistów, więc jeśli nie obce Wam są problemy infekcji górnych dróg oddechowych, problemy z tarczycą, a nawet refluks, to jesteście w dobrym miejscu. Ponieważ musicie wiedzieć jedno, to wszystko działa negatywnie na nasze fałdy głosowe. Ale to, co jest kluczowe w dzisiejszej rozmowie, to jest to, jak dbać o śluzówkę, żeby wiedzieć dokładnie, co nam szkodzi, a co nam pomoże. Na te wszystkie pytania odpowie mój dzisiejszy gość, doktor laryngolog Ewa Bednarczyk. Witoszek, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, autorka dwóch książek Co powinniśmy jadać, a czego unikać? Oraz Dieta dobrych produktów. Linki do książek załączę w opisie pod tym filmem. Również pod filmem znajdziecie linki do mediów społecznościowych pani doktor oraz artykuły. Polecam Wam posłuchać tej rozmowy i liczę na Wasze opinie i komentarze pod tym filmem. Tymczasem miłego słuchania. Dzień dobry Pani Ewo. Witam Was serdecznie, całe stowarzyszenie i przedstawicieli. Miło mi jest Panią poznać i od razu na wstępie chciałam się pochwalić, bo jestem posiadaczką dwóch książek Pani. Wiem, że trzecia jest w trakcie pisania. Są to potężne lektury o znaczeniu diety w naszym życiu i właśnie po to tutaj się spotykamy. Oczywiście w kontekście wokalisty, a właściwie jego śluzówki. Jak o nią dbać? No właśnie, z wykształcenia jestem specjalistą laryngologiem i zauważam, że wszystko co jemy ma wpływ na śluzówkę. Oczywiście ma wpływ pogoda, stres, przewianie, przegrzanie, ale to co jemy ma niesamowity wpływ na śluzówkę, więc już dawno, dawno temu, jakieś 34 lata temu, jak zaczynam jako laryngolog, mówili, że żeby był piękny głos, trzeba jeść marchewkę z masłem. No i rzeczywiście, rzeczywiście chodzi o witaminę prowitaminę A i można równie dobrze zjeść zupę dyniową bez masła, tylko na przykład z jakimś tłuszczem na przykład roślinnym, albo z oliwą z oliwek i coś innego dodać do tej zupy dyniowej, niekoniecznie musi być to marchewka. Wręcz widzę, że marchewka gorzej robi dla śluzówki niż dynia, niż bataty, więc polecam takie różne zupy, bo wszystko, co popłukuje śluzówkę, to jest nawilżanie, to jest spryskiwanie różnymi tam sterimarami czy jakimiś środkami zawierającymi sól morską, ale równie dobrze może być to zupa. Więc jeden zje rosół z ziemniakiem, drugi zje rosół z drobno pokrojoną cukinią, na przykład kosteczkę, takie coś przywiozłam z Grecji, a trzeci wymyśli rosół z czymś innym, więc... Więc tutaj trzeba zostawić dowolność. Co do marchewki, no to zdecydowanie bardziej wolę dynię. Okej, trzeba jadać to, co lubimy, bo to, co lubimy i powoduje nam radość, i powoduje nam harmonię i oddech, i powoduje podnoszenie poczucia własnej wartości, że możemy jeść to, co chcemy. A marchewka, ja zadaję takie pytanie, wolisz marchewkę surową czy gotowaną? I to jest jedno z pytań... namierzający, w jakim stanie jest odporność. Ten, który powie tylko gotowaną, ja mówię niech je, ale to znaczy, że jest gorzej, bo gotowana marchewka no, dla ludzi zniszczonych jest z większym kłopotem metabolicznym potrzebna. W każdym razie cieszę się, że lubisz zupę dyniową. Bardzo dobre są frytki z batata ze solą albo z lubczykiem, albo z majerankiem, albo po prostu same, albo bataty odsmażane. Mogą być ziemniaki odsmażane z cebulką, albo kasza gryczana z cebulką i smażoną papryką. I można powydziwiać, zamiast papryki można wrzucić pomidora, bo tak naprawdę potrzebne będą odrobinki tłuszczu. Więc w tej zupie przeróżnej, jednemu ogórkowa, drugiemu kapuśniak, trzeciemu pomidorowa,
ale pomidorowa bez śmietany, bo lubi białko mleczne jednak nie być przyjazne dla śluzówki. Więc pomidor zesmażony i do tego cebulka pokrojona i usmażona na jakimś rosole i mamy zmiksowaną pomidorową, jak zmiksujemy. No dobra, kapuśniak, fasolka po brytońsku, to są wszystko jadalne, jadalne rzeczy. Teraz jeżeli do tego dopychamy chleba, to tylko rośniemy w rozmiary. Więc naprawdę jak wielcy śpiewacy, tak, im większe rozmiary, tym ładniejszy głos, bo tłuszcz zapychają chlebem. Dobrze. Więc tłuszcze, wiesz, może być to kalafior oblany benekolem, delmą smakowitą, jakimiś takimi tłuszczami bez kazeiny, laktoalbuminy, laktoglobuliny, albo po prostu pomidorki polane oliwą z oliwek i z oliwkami. Ja lubię, mój mąż lubi z cebulą, a koleżanka lubi z ogórkiem, więc po prostu nie dogodzisz ludziom. Mogą być na sałacie pomidorki polane oliwą. Proste rzeczy, a najlepsze, czyli zupy, warzywa gotowane albo surówki. Przy czym te surówki, jak jest ochota jeść, rzeczywiście bardzo dobrze naprawiają odporność, musi być na nie ochota, tylko ja tak w pewnym momencie wiedziałam, że surowe jest dobre, że nie mogłam jeść niczego surowego poza herbatą z cytryną i czerwonym winem, więc po prostu nie należy się zafiksować, słuchanie doktora, bo potem jest tylko źle. Więc musi być własna radosna twórczość do tego dołączona, żeby jakoś lekko to prowadzić. Jedzenie ma być ubraniem dla człowieka, a nie wymuszoną sukienką, która jest za ciasna albo za brzydka. No, totalnie się zgadzam i bardzo podoba mi się takie podejście. Co jest dobrze jeść albo co dobrze pić? Znaczy, najgorsze są owoce, bo one lubią drapać, lubią łaskotać, więc owoców najbezpieczniejsza jest na przykład kopiasta łyżeczka jagód mrożonych zalana wrzątkiem, kopiasta łyżeczka malin mrożonych zalanych wrzątkiem, bo jest teraz koniec zimy, więc po prostu owoców nie ma. Mogą być jakieś czy truskawki zalane wrzątkiem, mogą być jakieś pięć wiśni mrożonych zalanych wrzątkiem. Im mniej owoców, tym lepiej, bo śluzówka naprawdę nie lubi fruktozy, nienawidzi miodu, więc miód nie jest genialny. Już lepszy byłby syrop z agawy, cukier trzcinowy, jak ktoś musi jakieś słodycze jeść. Więc jabłka nie do końca, często drapią jabłka lub swędzi podniebienie, lub chce się kichać po zjedzeniu kawałka jabłka. Ja mam krostki na skórze 3 do 5 godzin po zjedzeniu jabłka, większej ilości niż ćwiartka, ale innym to na śluzówkę się rzuca. Syrop z agawy byłby na tak, ale syrop klonowy na nie, czyli miód na nie, syrop klonowy na nie, a wszystko co na glukozie, więc syrop z agawy, cukier trzcinowy, cukier palmowy, stevia, ksylitol jak najbardziej, erytrol, tak, tylko nie codziennie to samo, bo my umieramy, jak jemy codziennie to samo z kumulacji śmiecia, to znaczy z kumulacji rzeczy, które uznajemy, że są ok, a w pewnym momencie już jest tego za dużo i niestety umieramy, bo wierzymy w nałogi, którymi nas karmią, czyli codziennie chleb, codziennie ser. Więc ten ser nie jest do końca najbardziej przyjazny dla śluzówki. To mleko też nie. Chodzi o białka mleczne. W jaki sposób to udowodnić? Generalnie medycyna ma z tym problem, bo u alergologa można zrobić IgE ze krwi lub IgG na białko mleczne. Raczej wyjdzie prawidłowe. Można i na tym poprzestać i zrobić test na sobie, czyli produkty mleczne zastosować w jednej porcji co 3 dni lub rzadziej i na czczo na śniadanie. Więc to może być kawa z mlekiem, ser żółty, biały, kefir jakiś zjedzony w ilości dowolnej, co 3 dni lub rzadziej i obserwacja się na przykład do 3 godzin. Jeżeli jest chrząkanie, jeżeli jest uczucie ściekania po tylnej ścianie gardła, jeżeli jest paląca suchość lub palący ból, to znaczy, że posiłek nie był przyjazny, bo nie był dotknięciem Pana Boga, czyli nie uzdrowił.
Więc jak najbardziej możemy sprawdzić sobie sery na sobie lub topione na przykład. Ja kiedyś lubiłam zapiec sobie ser żółty z pomidorami w mikrofali. No, każdy ma inne. Rzeczywiście testujemy raczej produkty z rana, więc ten posiłek, który jemy rano, jest wiarygodny stosunkowo do testowania, bo testowanie po 14 czy na wieczór jest już niewiarygodne, a jeżeli mamy ściekanie po produkcie na wieczór, czyli na wieczór jemy cokolwiek i do pół godziny, do 15 minut czujemy zaciek na gardle, no to znaczy, że produkt nie jest przyjazny dla naszej śluzówki, bo śluzówka chora wydziela śluz. I im bardziej chora, tym wydziela więcej żlelu. My to w laryngologii widzimy. Więc rano, jak wstaje człowiek, nie ma prawa mieć katar, czyli potrzeby oczyszczania nosa, nie ma prawa mieć potrzeby oczyszczenia gardła i nie ma prawa mieć kaszlu, bo to jest objaw zwykle od zbóż, czyli od zbóż glutenowych i bezglutenowych. Okay. Te poranne wydzielanie jest i to ściekanie jest, więc najważniejsze, żeby nie mieć rano dolegliwości typu oczyszczać śluzówki. No można oczyszczać, tylko chodzi o to, żeby one takie były piękne, żeby nie było trzeba oczyszczać. No tak. Więc jeżeli by się zastosowało wszystkie zboża do rotacji, czyli zboża glutenowe, czyli żyto, chleb, żur, kawa zbożowa, pszenica, mąka, bułka, makaron, ciasta, ciasteczka, pierogi, naleśniki, krakersy, makarony, jęczmień, krupnik, krupniak, krupniaki, piwo, owies, owsianka, otręby owsiane, płatki cinimini, orkisz, płaskórka, samopsza, to jest bardzo kłopotliwe rzeczy dla śluzówki, uszkadzają białka, które są pod otoczką, ale również ryż, kukurydza, kasza jaglana, sorgo, mąka, tef i bambus, bo to są trawy i jeżeli by się trawy zrobiło do rotacji, czyli jedna posiłek z traw co 3 dni lub rzadziej, to ściekanie ustąpi w 99%. Także produkty mleczne, ale w mniejszym stopniu, może 10% udziału mają, ale jeżeli by w ciągu dnia ściekło po tylnej ścianie gardła, to ostatni posiłek przed tym ściekaniem nie był dotknięciem Pana Boga, czyli nie był czy dotknięciem różdżki, czarownicy czy wiedźmy, że po prostu ściekło. Jak się je dobrostan, to mamy uzdrowienie. Okej, okay, rozumiem. To wyłapałam dwie rzeczy. Dawaj. Po pierwsze, zawsze mrożone, podejrzewam, że przez to, że też że są mrożone te owoce, ale żeby zalewać gorącą wodą, czy to też mogę wnioskować, że ciepła woda, generalnie powinniśmy tak. pić ciepłą wodę? Byłam w Chinach i tam lekarz w Chinach mówi, że jak jest problem, pij gorącą wodę. No to taką ciepłą. Jest problem, pij gorącą wodę. Na wszystko pij gorącą wodę. Wbrew pozorom porada prosta, a działa w prawie wszystkich chorobach, więc picie zimnego jest nie okej, a ta gorąca woda jest czymś naprawdę dobrym. Tam zresztą na przystankach autobusowych, pociągowych czy innych TGV, to wszyscy siedzą i mają termosy z ciepłą wodą, więc polecam. Polecam pić gorącą wodę, albo przynajmniej ciepłą. A to jak już jesteśmy przy wodzie, to ten gaz jest dobry dla naszej śluzówki? Każdy ma indywidualnie. Generalnie jednemu szkodzi, drugiemu służy, a trzeci nie wypije. I każdy ma wybrać sobie to samemu. Ja powiem ci, nie śpiewam, ale byłam jedyną matką karmiącą na osiedlu, która mogła wypić wodę gazowaną, dziecko nie miało kolki. I po brzuchu będziemy poznawać stan gardła. Czyli to, co wywołuje bóle brzucha, nie jest przyjazne dla gardła. Okay. To, co wywołuje bóle krzyża, nie jest przyjazne dla gardła. Zresztą w laryngologii jest tak, że my oceniamy stan śluzówek u osób z reumatycznym zapaleniem, reumatoidalnym zapaleniem stawów, ze Sjögrenem, z różnymi chorobami reumatycznymi i im bardziej są nasilone te choroby reumatyczne, tym bardziej śluzówka jest nieprawidłowa. Więc jak ja już 20
9 lat temu leczyłam starsze kobiety na śluzówkę, czyli dawałam takie na śniadanie wypij Len albo wypij Tran, albo zaraz musimy gadać, co na śniadanie zjeść, żeby się zreanimować. To tak. Jakoś po 2 tygodniach kobiety jakoś stawy rzadziej bolały, krzyże rzadziej bolały, czyli w naczyniach mięśniowych, w mięśniach są naczynia, w tych naczyniach zaczął płynąć dobrostan, mięsień się nie kurczył, a dokładnie, więc bóle mięśniowe były coraz rzadziej i bóle stawowe były coraz rzadziej. Więc zachęcam nie tyle odwania śluzówki, odwania o śluzówki, ale także o poszerzenie wiedzy, że jak o nie dbamy, to reszta funkcjonuje prawidłowo. Super. To jeszcze jedną rzecz usłyszałam, która jest dla mnie dosyć nietypowa, bo ostatnio bolało mnie gardło, więc stwierdziłam, że jak zacznie mi być sucho w gardle, a mam często właśnie, jestem zatokowcem i lubię sery na biały, jestem wielką fanką i uwielbiam miód. No i też jak poszłam do apteki, żeby dano mi jakieś tabletki, to dali mi na bazie miodu. Fruktoza jest tragedią. Fruktoza, no powiedz śpiewakowi, żeby zaśpiewał po owocach. Spróbuję. No, jeszcze młoda możesz, więc fruktoza jest główną bazą miodu, więc dlatego ten miód nie jest ok. W miodzie są jeszcze białka charakterystyczne dla pyłków, które się pylą w sezonie pylenia traw. A trawy nie są do końca ok. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jesteś zatokowcem i uwielbiasz mleczne, to można pozostawić mleczne w codziennym jedzeniu. Nie będą te zatoki wyleczone całkiem, bo wolałabym jedną porcję co 3 dni dać ci sera, lub masła z serem, lub co tamkolwiek. Ale wiesz, te owoce będą bardziej tolerowane, bo jak się jada sery, to a nie jada się zbóż, to te owoce jakoś lepiej wchodzą, to znaczy mało niszczą. Bo są 3 główne uszkadzacze. Zboża, białka mleczne, laktoza, ja widzę, że to białka mleczne i trzecie owoce. Dlatego trzeba, wiesz, być różnorodnym w tym, skakać jak pła w temacie i poszukać czegoś innego. No wiesz, ogórkowa. Rozumiem. Serowa, dyniowa, burakowa, rosół z ziemniakiem, cukinią, czy tam barszcz czerwony z fasolką. Tyle pomysłów, czy tu jest na Śląsku coś takiego jak ciopkraut, więc kapusta kiszona ugotowana, do tego ziemniak ugotowany i do tego albo smażona cebula, albo skwarki, zależy od chudości lub sytości, albo po prostu same grzyby bez ziemniaków, lub sam koncentrat pomidorowy, bo śluzówki są piękne, jak mamy potas wysoki. Młodych to małe piwo. Ten potas bywa na górnej granicy normy. Ten potas mówi nam o prawidłowym systemie błonowym. Jak potas jest ok, czyli na górnej granicy normy, jak u dzieci, to pompa sodowa, potasowa działa prawidłowo. To jest mniej więcej miernik, że system błonowy mamy prawidłowy. Czasem ta pomidorowa, czy smażona cebula ze smażoną papryką jako leczo, czy batat, czy bakłażan, czy te frytki 2 razy dziennie. Ja nie mam nic do frytek. Jak ludzie tolerują, to jestem na tak. Szczególnie młodzi. Dobrze, więc śluzówki uszkadzają się po zbożach, im bardziej glutenowe, tym gorsze, po białkach mlecznych i po owocach, dlatego im mniej, tym lepiej, i bardziej na ciepło, tym lepiej. Wiadomo, że surowy jest nośnikiem witaminy C i kwasu foliowego, więc coś surowego jest ok, ale zupa jest tak bezpieczna dla gardła, że można coś wymyślić na ten temat. Zmiksowana jarzynowa. Nie będę polecała selera w zupach. Czemu? Bo dla osób urodzonych kwiecień, maj, czerwiec, on już, lub dla osób z dużą autoimmunagresją,
On może być nieprzyjazny dla śluzówki gardła, więc będę polecała wszystkie inne baldaszkowate, na przykład lubczyk do rosołu, na przykład marchewka do rosołu, ale nie seler. No Czy to różne ciekawe. te zupy komponowane w przeciwny sposób. No. No właśnie, no właśnie, bo to jest tak właśnie, że na ostatnich międzynarodowych seminariach naukowych, czyli wydarzeniu, które zawsze organizujemy w listopadzie dla wokalistów i nauczycieli śpiewu, słyszymy, że ta obrzęknięta śluzówka nie będzie w sposób prawidłowy odbijać tej naszej fali akustycznej. Dokładnie. I głos staje się matowy, niewyraźny i najczęstszą przyczyną tego są te nasze infekcje. Nie, Ale nie. też... Przyczyną infekcji jest Tak. złe jedzenie, bo jeżeli ja mam dzieci, które często chorują, to ja mówię, jak ma infekcję, niech wejdzie na 3 dni diety dobrych produktów, będzie po infekcji. Potem można zrobić dzień wolności, czy je co chce i znowu 3 dni diety dobrych produktów. W ten sposób matki opanowują zawsze samemu infekcję u dziecka i u dorosłych. Czyli jeżeli ktoś przejdzie na 3 dni diety dobrych produktów, czyli mój wynalazek na www.dietaoptymalna.com, kliknąć książkę DDP albo kupić u mnie, albo zastosować 3 dni diety dobrych produktów, 1 dzień wolności, pierwszy rozdział mówi, jakie to są dobre produkty. Czyli warzywa, grzyby, kasza gryczana, warzywa w każdej postaci, no i te owoce, i to są węglowodany, a tłuszcze to oliwa, oleje, benekole, różne delmy, kokosy, awokada, trany, czekolada, a białka zwierzęca to kura, gęś, indykaczka, cielęcina, wołowina, wieprzowina, jakieś zające, jakby ktoś upolował, króliki też jadalne, no, dla tych, którzy nie mają w domu, bo to takie obrazoburcze. I wszystkie ryby. Ryby działają genialnie na śluzówkę, jeżeli je lubimy. Jeden lubi tuńczyk, drugi pstrąga, trzeci sandacza, czwarty karpia, piąty doradę, szósty dorsza, a kolejny zje tylko minta i miruna lub makrela w puszce, więc ryby mają omega-3, jest coś genialnego dla śluzówki, jedzenie ryb. Najdłużej żyjący mężczyźni to mężczyźni w Japonii, prawda, nie jadają wołowiny, wieprzowiny i ptaków codziennie, raczej ryby i owoce morza. Jak ktoś lubi owoce morza, to tak, nie wolno jadać tego, czego nie lubimy. Więc omega-3 kwasy przerobiliśmy. I teraz przejdziemy do witaminy A, E, D i K, które są rozpuszczalne w tłuszczach. I teraz ja zalecam tłusto. Tłusto to jest rosół z cukinią, tłusto to jest kalafior oblany olejem winogronowym czy słonecznikowym, tłusto to jest sałatka z pomidora, z ogórkiem, z oliwą, bez oliwy, z cebulą, bez cebuli. Rzeczywiście cebula może troszkę drażnić, może być z majerankiem pomidor, można z samą solą. Moja babcia jadła pomidory z cukrem, więc nie będę komentować, jakie pomysły mają ludzie, ale jedna pacjentka mnie zaskoczyła a propos tłustości, to lubi marchewkę z majonezem, więc po prostu ja nie będę komentować, więc proponowałabym po swojemu tworzyć jadłospisy, żeby nie była zbytnio szokująca. Więc No tak. Tłusto to jest, można wypić raz na miesiąc, na przykład na śniadanie 50 kotranu. Można, jeden wypije len, ale to zalany kompotem z jagód lub z malin lub z truskawek lub z wiśni. W tej wersji, co powiedziałam, ale lepiej się śpiewa na tłuszczach zwierzęcych, widzę. Więc ludzie, którzy zjedzą boczek a la chipsy na śniadanie lub takie tłuste, ale odzwierzęce, więc boczek a la chipsy lub słonina mielona z kulkami mielonej albo indyczyny, albo kurzyny, albo no kaczka mielona to nie widziałam, ale można by zaimprowizować, gęś nie mielona nie widziałam, można by zaimprowizować, porobić małe kulki lub jakieś placki i usmażyć na patelni. I powinno to być ok. Fajnie się śpiewa po tłustym. Po prostu głos jest nieprawdopodobny. I tylko dla każdego inne tłuste jest dobre. Ja na przykład nie zjadłabym awokado,
i nie miałabym ochoty na jogurt kokosowy z Lidla, ale niektórzy by mieli piękny głos. Okay. Może ta marchewka z tym benekolem delmą smakowitą na ciepło, na śniadanie. Może te rybki z jakimiś tam pomidorkami koktajlowymi na śniadanie, z tym olejem, który jest tam w puszce, żeby było tłusto. Może czekolada na śniadanie, nie dla każdego będzie dobra. To by tą czekoladą na śniadanie pożenimy dwie rzeczy. Czyli jeżeli bywałam na olimpiadach matematycznych, to tam wszyscy mieli czekolady Marsy, Snickersy, Bounty, nikt nie miał chleba. Po prostu czekolada jest dopalaczem nieprawdopodobnym, więc jak ktoś ma ochotę zjeść czekoladę na śniadanie lub frytki ze solą na śniadanie, to ja jestem na tak, bo to jest jakaś forma tłustości. Może być zupa na śniadanie, może być surówka z olejem na śniadanie, może być tam tłuszcz typu ten jogurt kokosowy na śniadanie lub sama czekolada. No ja generalnie będąc 13 lat w klinice pracując, nie miałam czasu zrobić coś śniadania, to pacjenci dopieszczali nas czekoladkami, więc przez 2 tygodnie czekolada na śniadanie, po 2 tygodniach skaza białkowa, tydzień przerwy i znowu 2 tygodnie czekolada na śniadanie. No nie ma zdrowych, są tylko mniej lub bardziej chorzy. Jeden na lewą rękę, drugi na prawą nogę i po prostu, a trzeci inaczej, więc po prostu trzeba się w tym wszystkim znaleźć. No właśnie, a jak już tak mam ochotę zadać pytanie właśnie o te alergie nasze, jak je w ogóle odróżniać, bo te produkty, mamy alergie pokarmowe, ale też nie tylko, jak to, po czym poznać, odróżnić, o. Alergie od czego? Od zwykłego, nie wiem, przeziębienia. Przed powstaniem jedynie słusznej i panującej nam choroby, ja stwierdziłam, że wszystko w gardle to nie są choroby wirusowe, bo przez 34 lata jako doktor i w klinice, i w poradni przyklinicznej nigdy nie oznaczaliśmy wirusów. Tylko się dowiedzieliśmy, że angina czerwona, czy zapalenie czerwone gardła, gdzie jest czerwono, to jest choroba wirusowa. Otóż okazuje się, że jeżeli pacjentowi tam 3 dni diety dobrych produktów, to zapalenie znika. To czerwone, to niby wirusowe. No to dieta ma leczyć choroby wirusowe, ale ja nigdy, ani nikt w Polsce nie oznaczał w warunkach 99,99% wirusowych chorób wirusów, poza tą jedynie słuszną, panującą chorobą. Więc po prostu choroba zmieniła ta jedynie słuszna dużo, bo rzeczywiście jest i daje dosyć tam poważne stymulowanie organizmu, więc wróćmy do tych pseudoinfekcji wirusowych przed powstaniem niesłusznej choroby. I dlatego polecałam zawsze i polecam 3 dni DDP, diety dobrych produktów, żeby sobie poradzić z pseudoinfekcjami. I teraz tak, przychodzi taka ból gardła w marcu. Dla osoby, która się urodziła w marcu i ona jeszcze mówi, że w marcu zawsze ma ból gardła. Czyli taki lekarz, laryngolog czy alergolog czy pediatra czy rodzinny powinien już mieć w wizjach, co fruwa w marcu, że ta osoba ma co roku powtarzalny ból gardła w marcu. I tu wtedy się wysyła do alergologa, robi się testy naskórne, na przedramieniu, a podaje się, że mam ból gardła w marcu, ale mam non-stop deprechę, która przychodzi tylko w lipcu. I tutaj też trzeba szukać, prawda, z alergologiem, dlaczego jest ta sezonowość. Albo jest tak, ktoś dostał stwardnienie rozsiane w maju. I tu niestety, jak się dostaje ciężkiej choroby w jakimś tam miesiącu, to znaczy, że to, co się pyli w tym miesiącu, jest nie bez znaczenia. Dlatego jak ktoś dostaje choroby w lutym, to podejrzewa się nadwrażliwości na orzeszki laskowe. Jak ktoś dostaje luty, marzec. Jak ktoś dostaje choroby marzec, kwiecień, to ja dopytuję o jabłka, śliwki, inne różane, które się w tym momencie pylą. Jak ktoś dostaje choroby w maju, koniec maja, 25 maja, cały czerwiec, cały lipiec, powtarzalnej co roku,
To znaczy, że trzeba już wziąć pod uwagę trawy, bo w tym momencie zaczynają się pylić trawy. W sierpień, wrzesień pylą się chwasty, październik, listopad, grudzień pylą się pleśnie, czyli jak ktoś ma powtarzalne dolegliwości w listopadzie, pytam się, czy lubi grzyby, czy ma jakąś reakcję na pleśnie, czy coś wie, że mu szkodzą. Wyczaja to alergolog, czyli robi sobie testy naskórne, chociaż niektórzy ludzie reagują nie skórą, ale śluzówkami. Wtedy testy naskórne nic nie wykazują. To jest taka powtarzalność sezonowa chorób. No. Okej, no dobra, no to wróćmy do muzyki. Mówi się o czasach gwiazd rocka, które utożsamiane były, może nadal są, z bujnym życiem imprezowym. I wtedy używki. Alkohol i narkotyki. Rozumiem. Jeżeli Jak chodzi to ma wpływ, te o. nieszczęsne Zacznę. alkohole, papierosy? A, na alkohole, papierosy, narkotyki. Dobra. Więc tak, zacznę od alkoholu. Rzeczywiście, alkohol nie jest przyjacielem dla śluzówki. On jeszcze się go da strawić po tłustym. Czyli dlatego w Rosji, jak dużo piją, to generalnie jedzą tłusto, a potem piją alkohol, bo to ten alkohol mniej szkodzi, jak się zje tłusty posiłek wcześniej. Natomiast alkohol nie wchodzi w ogóle po owocach, więc to mówi, jak te dwie rzeczy szkodzą na śluzówki. Ten, kto chce, to pije, ten, kto nie chce, nie pije. Jak mu na śluzówki nie szkodzi, nie przejmujemy się. A te papierosy? O, przepraszam. Sucha śluzówka od dużego gadania. Może tak. Bo ja powiem, dlaczego kaszlę od dużego gadania, długiego gadania. Ma to sens. Otóż, jak ktoś ma więcej pieniążka, może sobie zrobić test MRT na stronie lip.pl. I teraz tak, ja zjadłam zupę grochową, w której groch mam na maksa. Jest tam troszkę ziemniaka i troszkę marchewki, który ziemniak mam na maksa i marchewkę mam na maksa. Czyli po prostu tak miałam na to ochotę, ale nie spowodowało to silnych śluzówek. Wywoływacz to rozmowa, a tak naprawdę ja się uszkodziłam czymś, co w testach mam nie okej. Okay. Te testy są na ekspozycję, nieuznawane są przez kasę chorych. Na kasę chorych tak naprawdę no, niewiele znajdziemy. Nie jest w stanie nam testy na kasę chorych zdiagnozować wiele. Natomiast te testy na ekspozycję, generalnie kasa chorych mówi, że one są nieważne. Ja mówię, że są ważne, że mają znaczenie, więc po prostu jakby ktoś chciał, to jak najbardziej bym polecała super diagnostykę dla kogoś, kto już ma suchość starczą śluzówki, bo nikt nie kojarzy siwych włosów ze suchością starczą śluzówki, suchej pochwy czy suchego oka, a to jest wszystko ten sam temat. Czyli to, że doktorka zaczęła kaszleć, bo jej tam krasnoludek zaczął smyrać po migdale, to ekspozycja od częstego mówienia, ale tak naprawdę zjadła rzeczy, które w testach na ekspozycję są dla niej nie okej. No ale miała ochotę, no, stwierdziła, że co mi tam, no. Więc trzeba też weryfikować po swojemu. No tak, w końcu też jesteśmy ludźmi i nie da się odstawić całkowicie rzeczy, które szczególnie nam mocno smakują. To Dokładnie, jest. tylko ważne, żeby nie były nałogiem. Więc jak sery są nałogiem, jestem na tak, ale sama nie mogę jeść. Ciebie widzę w okularach i ja ci powiem tak. Jak zrobiłam sobie produkty mleczne raz na 3 tygodnie i weszłam w taki sobie program maksymalizacji śluzówki po tych testach drogich. One są drogie, nie polecam je, polecam samodiagnostykę. Znaczy, jak ktoś ma na wydanie, nie ma sprawy, to rzeczywiście po 3 tygodniach, jak zjadłam ser, ja w 13 godzinie po serze straciłam na pół godziny wzrok. Ja wiedziałam, że to było po serze,
I powiem ci, że tego sera już nie będę tak jadła, bo widzę, że on robi plusy, minusy, astygmatyzm i generalnie być może zwyrodnienia plamki żółtej, czyli jak ktoś ma coś nie tak ze wzrokiem, to zaleca ten produkt mleczny rotować i sprawdzać, czy one dobrze na niego działają. To była reakcja natychmiastowa, bo wyczyściłam się całkiem do imentu. Wiedziałam, że to było po produktach mlecznych. Natomiast a propos wzroku, bo świerak też musi widzieć, bo takie same reakcje z oczu powstają na śluzówce wszystkich mięśni. Wrócimy do tarczycy i zadawaj mi pytania podstawowe. Natomiast teraz po serach przez 1,5 dnia mam mroczki przed oczami. Patrzę w prawo, mroczki lecą w prawo, patrzę w lewo, mroczki lecą w lewo. I takie same reakcje są w śluzówce. Śluzówce gardła. I teraz tak, jak jemy coś, co powoduje drapanie, ściekanie, to ta śluzówka jest nieszczelna, sucha i cienka. Ja wiem, że możemy ją popijać wodą, ale ta cienka i sucha śluzówka powoduje przeciekanie kontaktowych produktów jedzenia i drażnienie, bo następuje tam przekrwienie do tarczycy. Więc tarczyca jest konsekwencją zaburzeń śluzówkowych zawsze. Zawsze. Jako laryngolog widzę, że ludzie z tarczycą zawsze mieli zaburzenia śluzówkowe. Tych objawów jest mnóstwo. I tutaj może nie teraz, akurat. Ja mogę zapytać o tą tarczycę, Dawaj. bo właśnie mamy taki przypadek na drugą rozmowę, którą przeprowadzałam w ramach właśnie Instatoku. I to została przytoczona historia wokalistki 16-letniej, która 3 lata się uczyła u nauczyciela. Lekcje były prowadzone w sposób prawidłowy i nagle pojawiła się znikąd chrypka, dwudniowa afonia. Objawy występowały nieregularnie. Dziewczyna była wysyłana do foniatry, nic nie wykazało, i nagle się zrobiła badania TSH i wyszło, że jednak te Było jedno tarczyca leczenie za tarczycy. wysokie Jeżeli wynik. ktoś ma, tak, TSH powinno być tam do 2,5, 3, najlepiej jak oscyluje wokół jednego. Rzeczywiście niedoczynność w tarczycy widzę jako pochodną w linii prostej od nadspożywania produktów mlecznych, czyli będę zawsze w niedoczynności tarczycy zalecam produkty mleczne do rotacji, no i sprawdzić TSH za 2 tygodnie czy za miesiąc. Niemniej jednak, jeżeli ktoś ma przez 2 dni afonię, to na bogato używa zbóż glutenowych i na bogato używa produktów mlecznych. Czyli ta afonia jest dla mnie już wskazaniem, że jedzenie tam woła o pomstę do nieba. Może zagryza jeszcze miodem, może je jabłka, może je banany, czyli po prostu skumulowało jej się rzeczy niekorzystnych. Natomiast wiadomo, że pojawiła się tarczyca jako skutek. No właśnie nam tutaj jasno wychodzi, że jednak tutaj u wokalisty też, no już jak gdyby badania pokazują, że głos jest pochodną wielu czynników i właśnie ta tarczyca jest jednym też z przykładów, dla którego możemy właśnie Bardzo, nie mieć tego głosu. bardzo fajnie tarczyce regulują ryby, jak ktoś je lubi. Zawierają jod, zawierają omega-3 kwasy. Wiadomo, śluzówki wysyła się ludzi nad morze, każe inhalować jod, sól morska jodowana, czy komnaty solne, czy te takie różne miejsca, gdzie tam spływa jodowana woda. Więc sanatoria i te inne, więc produkty zawierające jod. Spożywcze, czy algi morskie, czy morszczyny, różne wodorosty, wszystkie produkty zawierające jod przepięknie leczą śluzówkę, więc jeżeli ktoś lubi zaakcentować to, na pewno będzie przyjazne. Tylko w nadczynności bym była ostrożna. Jeżeli nadczynność by była, czyli TSH poniżej 0,27, to ryby mogą nasilać. To trzeba by wtedy tłustsze ryby, jakieś może śledzie, może łosoś, jakaś potrawka z łososia, tak? Ja jeszcze chciałabym wrócić do tych używek, bo jeszcze nie porozmawialiśmy o papierosach.
A to też jest po To koncercie ulubiona czynność muzyków. Może zacznę od narkotyków, w sensie takim, że ludzie, którzy biorą marihuanę, oni mają suchość w ustach na następny dzień rano i podobnie wysuszają papierosy. To znaczy wysuszają śluzówkę. Jeżeli ktoś pali i ma potem suchą śluzówkę, to zachęcam jednak jakieś zupy i warzywa gotowane, żeby niwelować tą suchość po tych papierosach, bo widzę, że papierosy mają zadanie wpakować metabolizm w przedawkowanie węglowodanów albo w post i powodują głęboki wdech, czyli jakieś mają działania korzystne, poza tym, że są niekorzyścią, bo nałogi nie są w ogóle nam korzystne. Ja nie palę, nigdy nie paliłam i nie wiem, w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak to można, ale może dlatego, że nigdy nie paliłam. Więc odradzam nałogi, papierosy wysuszają, trzeba jadać coś tłustego dla każdego, coś innego tłustego. Ten zje skwarki ze słoniną na śniadanie, ze słoniny, z cebulą usmażoną, jakby mój mąż zjadł. Ja bym zjadła te kulki z mielonej kury ze słoniną. A propos głębokiego śpiewania, bo widzę, że ten głos jest piękniejszy po tłuszczach zwierzęcych, więc można zaimprowizować może tłuszcz gęsi, może te skwarki ze słoniny, może w kolejny dzień jakaś oliwa z oliwek, w kolejny jakiś olej rzepakowy, może olej arganowy, bo te tłuszcze roślinne, one dla śluzówki tak jakoś gorzej z tego, co widzę. Chociaż ta czekolada, może te tłuszcze mleczne tam i białko mleczne, może nie jest aż tak złe. Na pewno trzeba szukać olejów, które nie dają suchości. O, produkty, po których chce nam się pić, nie są nam korzystne, więc jeżeli po czymś nam się chce pić, jeżeli posiłek nam wysusza gardło, to on nie jest do końca okej. Okay. Trzeba szukać takiego, który nie powoduje suchości w gardle, w krtani, po którym się nie chce pić. I zachęcałabym wydziwianie, więc na śniadanie można wziąć łyżkę oleju słonecznikowego, zemulgować ze śliną i wypluć. Jeżeli jest jakieś pieczenie, drapanie, łaskotanie, B nie jadamy. Podobnie olej winogronowy czy olej rzepakowy, albo najbezpieczniejszy jest olej arganowy. Więc lub można spróbować olej z pestek dyni. To, co nam smakuje, jest w porządku, natomiast ja po oleju lnianym czuję, jakby mnie tam piekło, jakby mnie żyletki tam traktowano w gardle. I w teście w tych drogich, w testach drogich wyszło mi, że len mnie uczula. I rzeczywiście to zauważam. Natomiast na kasę chorych wszystko dobrze, nic nie uczula. No, gdzie ja ewidentnie widzę objawy, także samoobserwacja jest podstawą, a testy tylko nam pomagają, żeby poznać siebie dobrze. Jasne, a bo wiemy, że kawę jak już pijemy, to bez mleka, ale czy kawa jest zła generalnie? Zwykle nie widzę nieszczęścia w kawie, a jak już możemy pić z mlekiem sojowym waniliowym, z mlekiem sojowym zwykłym, z mlekiem kokosowym, z mlekiem z brazylijskich orzechów, z mlekiem migdałowym, aczkolwiek ci, którzy urodzili się w okolicach marzec, kwiecień, maj, to mleko migdałowe, no to muszą być młodzi, żeby to tolerowali. No, starsi są bardziej wybiórczy i wiedzą, co im służy, co szkodzi. Intuicyjnie trzeba poszukiwać, na co masz ochotę, zjeść odpowiednią dawkę, wolno zostawiać na talerzu, nie gonić dzieci, żeby zjadły wszystko do ostatniej okruszki, bo wszystko, co zjemy za dużo, to wyjdzie nam bokiem w sensie krtanią. Bo nie tylko u tej dziewczyny została zaburzona tarczyca, bo leki leczą tarczycę, owszem, ale jeżeli mamy Hashimoto i zapalenie tarczycy, to obok mamy mięśnie, więc jak jadamy rzeczy, które powodują Hashimoto,
to niestety uszkadzają nam się również mięśnie opuszki krtani, więc to, a tego nie wyleczymy, nie wyleczymy hormonami tarczycy, więc trzeba nade wszystko patrzeć na higienę, co do siebie wrzucamy. I już dawno, dawno temu, jakieś 34 lata temu, nauczyciele mówili, że jak idą do szkoły, to jak zaczyna im się tydzień września pierwszego, to mogą tylko przez tydzień na śledziach albo tydzień na halibucie jechać i wtedy potem już cały mają rok w głowie i fajnie to działa. I oni zauważają, nauczyciele zwykle, bo z rzadka pracuję ze śpiewakami, oni zauważają, że jak zjedzą ser, to do 3 godzin chrząka i próbuje się śluz przycisnąć, bo powinniśmy wydzielić tak zwany ZOL, czyli tak zwana wodnista, mało dręcząca nasz płoka, ta, której nie musimy odkrztuszać, wykasływać, a jeżeli mamy śluzówkę chorą, produkujemy żel. W sytuacji maksymalnej, kiedy mamy raki krtani, one są zwykle u tych, którzy palą i piją, tak najogólniej, tak w 99%, także u śpiewaków nie zdarza się, ale ci, którzy mają raki krtani, to po prostu tyle mają żelu wydzielonego jako ochrona. Nie wiedzieli, że żel typu śluz jest objawem, że coś jest nie tak ze śluzówką. Ja wiem, że ludzie myślą, że rano otwarcie chusteczki i wysmarkanie nosa jest fizjologią. Ja mam 59 lat i ja nigdy nie musiałam z rana oczyścić nosa ani gardła, czyli po prostu no, tak jakoś poszerzam wiedzę na tematy laryngologiczno-śluzówkowe. No powiem szczerze, że już teraz wiem, że na pewno nie wypiję jutro kawy z mlekiem, bo faktycznie jestem ewidentnym przykładem tutaj osoby z nie dość, że zatokowym problemem, ale ja mam tego, czasami tego żelu właśnie, mam tak dużo, że mam napady takie, że nie potrafię wziąć oddechu, że ten jest oddech to jest związane płytki. Z produktami mlecznymi, z nadspożyciem produktów mlecznych. Spróbuj kawę może z czekoladą gorzką, może kawę z mlekiem kokosowym, może kawę z cukrem trzcinowym, może kawę z masłem z orzechów ziemnych, może kawę z masłem słonecznikowym albo z tahiną. Tahiną i cukrem trzcinowym. No, nie będę może promować jakiejś kawy z rumem albo kawy z brandy. Jak ktoś, czyjaś śluzówka toleruje, to czemu nie, jak ma powyżej 18, prawda? Przy czym w Kanie Galilejskiej to takie nie żenili się, jak mieli 18. Tam jak 9 miała kobieta, to była stara baba, więc po prostu mieli 10 lat i pili. Ja sobie tylko tak na marginesie nie namawiam do picia przed 18 rokiem. No tak, tak mi się skojarzyło. Ale to jak już wracamy do tej młodzieży, to też część młodzieży bardzo lubi energetyki, bardzo słodkie napoje. To nie jest przyjaciel, to ma krótkie nogi. Wiesz, raz w tygodniu tak, doraźnie tak. Ja wolę, jak już dodać jakieś galaretkę owocową, czy zrobić żelatynę z sołkiem, tarczynę, tymbarka, czarna porzeczka, na przykład wtedy ta żelatyna ma podbarwiona jest na czerwono, albo do żelatyny wrzucić jakieś tam śmiejżelki zielone, czy żółte, czy fioletowe, żeby to było w jakimś ludzkim kolorze, a nie brązowym. Więc po prostu bezpieczniejsza byłaby taka forma podania cukru niż po prostu energetyki. No tak sobie na marginesie. Jasne. Jeszcze chciałabym poruszyć takie trochę trudniejsze tematy, no bo jak też mówimy o młodzieży, no to albo też po prostu jest jakaś grypa żołądkowa lub jest po prostu jakieś zaburzenie odżywiania, bądź to pojawiają się też na przykład wymioty. Pojawiają się zaburzenia odżywiania. Jak to wpływa na śluzówkę? Znaczy, ci, którzy mają bulimię, rzeczywiście naruszają struny głosowe i gardło dolne i gardło tym kwasem z żołądka, więc nie jest korzystne prowokowanie wymiotów. Podobnie zarzucanie treścią żołądkową kwaśną nie jest korzystne dla śluzówki w gardle, więc ci, którzy mają
zarzucanie, to polecam im dietę dobrych produktów, bo zawsze likwiduje dolegliwości żołądkowe i dwunastnicze, więc wtedy polecam ziemniaki 2 razy dziennie i zupy jarzynowe, które nie dają kwaśności treści żołądkowej, tak jak produkty mleczne i produkty zbożowe i owoce. Czyli po prostu śluzówka jest również żołądku uszkadzane przez tą tak zwaną świętą trójcę, czyli białka mleczne, zboża, głównie glutenowe i chociaż wszystkie i owoce. Im więcej tego, tym większa kwaśna treść i możliwość zarzucania. Czyli tu mówimy już stricte o refluksie. Dokładnie. Refluks, bulimia. Jedzenie tłustego jest bardzo przyjazne dla śluzówki. U foniatry można dostać na rozpylanie tłustym gardła, zakrapianie tłustym kropli. Można sobie w jakieś krople do nosa zapakować jakiegoś tłuszczu, czy w jakieś takie krople, nie wiem, czy to zadziała, żeby fuknąć na śluzówkę gardła. Jest coś takiego jak nos oil. On jest z oleju sezamowego, który bardzo rzadko uczula. Można sobie na noc psiknąć do nosa i wtedy on się rozlewa na poranne gardło. Można zamiast nos oil potem rzucić olej arganowy, który jest mało stosunkowo uczulający, więc zapakować do nosa i on rano się spływa na gardło. Metoda kulawa przywieziona z Niemiec przeze mnie jakieś 30 lat temu to masło wpakować do nosa i żeby śluzówki pokrywało. Rozumiem to, aczkolwiek nawet masła klarowanego bym nie polecała, bo są tam drobinki białek mlecznych. Ja jeszcze sobie myślę o nałogowych kichaczach. Ja sobie ich tak nazywam. To jest tak, że jak zacznie, to nie umie skończyć kichać. Pytanie, co jadł wcześniej, przy czym do 3 godzin to zwykle powinno się namierzyć winnego, albo 8 godzin wstecz było to za dużo zboża, glutenu. Ja wiem, że mogą czynniki zewnętrzne powodować kichanie, typu jakieś fragrance, wchodzimy do łazienki i kichamy od samego wejścia do łazienki, czy jakieś nawyziewy przemysłowe, jak osoba musi otworzyć okno, bo jak gotuje na gazie, musi otworzyć okno, to wyziewy przemysłowe tego gazu powodują uszkodzenia śluzówki. Tak miałam pacjentkę, która mi weszła, miała astmę i ja miałam ogrzewanie na gaz, butlę gazową i po prostu za 5 minut dostała astmę z powodu tego gazu i równie dobrze zaczęło się to kichaniem, więc można być wrażliwym na to, co się pili z zewnątrz, ale ja uznaję, że w danym momencie, że jeżeli mamy szczelne śluzówki, to nikt z zewnątrz nie może na nas naskoczyć. Ci leczę alergię dietą, można tak powiedzieć. Czyli jak mamy alergię na pyłki traw, drzew, krzewów, lubię uzyskać szczelność powłok, żeby ta alergia się wycofała. Jak szczelność powłok? 3 dni dieta dobrych produktów, 1 dzień wolności. 3 dni dieta dobrych produktów, czyli frytki na śniadanie. Gruszka na śniadanie, brzoskwinie na śniadanie, jak już bardzo chcą jeść owoce, ale wolałabym ogórek ze solą na śniadanie lub bez soli. Improwizuję. Lub zupa. No lub dobra. Czekolada. Super, super. Bardzo mi się to podoba. Ja lubię, a czekolada mleczna? Nie, gorzka. Wiesz co, to jest temat troszkę szeroki. Mogą być sezamki i kawa na śniadanie. Też mogą działać dobrze. Tylko nie na miodzie, tylko na syropie glukozowo-fruktozowym, bo tam jest mniej tej fruktozy, więc białka mleczne w czekoladzie mlecznej no uszkadzają, co polecam sprawdzić, robiąc produkty mleczne do rotacji, ale jeżeli ktoś lubi czekoladę mleczną, to będę na tak, aczkolwiek czekolada mleczna jakby podtrzymuje tą nadwrażliwość na białka mleczne, bo jest ona często dostępna wszędzie i ci, którzy lubią, wolą czekoladę mleczną nad gorzką, no to wiem, że muszę u nich zweryfikować produkty mleczne, czy ich uszkadzają, czy nie, jak metodą rotacyjną wcześniej powiedziałam. Natomiast ja ci nie zjem czekolady gorzkiej. Po prostu nie lubię i w testach mam ją wysoko. I więc jak ktoś lubi, niech sobie sam wybierze. Jak znajdziemy metodę na nieśmiertelność, czyli genialne śluzówki są wstępem do nieśmiertelności,
No mówię prawdę, no, no im lepsze mamy śluzówki, tym lepsze stawy, tym rzadziej nas bolą krzyże, tym ciśnienie maleje, nie ma wysokiego, bo endotelium naczyń też nam nie działa, jak jest nadciśnienie. No a jak leczymy śluzówki, to endotelium naczyń wszędzie się naprawia, więc starzenie się, mówimy jak zlikwidować starzenie się, a tu jest generalnie pretekst wokalistów, co zrobić, żeby poprawić głos. Rozumiesz, że to jest tak. żart, prawda? Tak, tak, okay. Tak. Ale oparty na 100% prawdzie. Jeszcze mi się tak przypomniało, dziadek mi zawsze mówił, dziecko, jedz żelatynę, będziesz miała stawy zdrowe. Jest w tym coś prawdy, jest w tym coś prawdy, ale jak długo byłam lekarzem optymalnym, z certyfikatem numer 13 lekarza optymalnego, zauważyłem, że początkowo na diecie optymalnej wycofywały się bóle stawowe. Po 10 latach one wracały. I zauważyłem, że wieprzowina jest przyczyną tych bólów stawowych u ludzi na diecie optymalnej, która pięknie działa na głos, ale stawy im siadały. To w momencie, kiedy tą wieprzowinę i skwarki dawałam im rzadziej, to była zdecydowana poprawa i stawy były dolegliwe po skwarkach i słonienie i wieprzowinie. Ale co zauważyłam? Po żelatynie im było w stawach gorzej. Ale tylko dlatego, że nadspożyły tej wieprzowiny i nie wiedziały tyle, co ja. Bo jeżeli ktoś nie jada tej wieprzowiny, to zjedzenie tej galaretki czy żelatyny jest bardzo korzystne. Na przykład rosół z żelatyną. No, fajna rzecz do jedzenia. Zrobienie sobie takich galaretek. Jeden groszek, pół plasterka marchewki. No da się, da się. Mnie tak zmuszali, ale fanką nie jestem. Nie wolno jadać tego, na co nie masz ochoty, bo jednak to, co wywołuje u ciebie stres, zwęża naczynia i nie powoduje regeneracji wszystkiego, nie powoduje harmonii na szlakach metabolicznych. Więc jak coś zjesz, wiesz, wdech przed jedzeniem, cieszysz się, że masz to jedzenie, to potrafisz dobrać dawkę i ten oddech, jeszcze towarzystwo miłe do jedzenia, to w ogóle jest szczyt sukcesu. Jak jest miłe towarzystwo, to się nie chce jeść. Może tak. O, też prawda, zgadzam się. Człowiek zaczyna żyć miłością, czyli reasumując, kluczem do wszystkego jest miłość. Czyli im mniej się martwimy, im bardziej się cieszymy, tym mniej nam się chce jeść, tym częściej się śmiejemy. I ha, 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 hi, 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 ha, 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 to jest masowanie brzucha. Podstawa emisji głosu to jest prawidłowy brzuch. Jasne, jasne. No dobra, myślę, że mamy praktycznie wszystko, bo miałam pytanie też a propos, kiedy możemy sobie pozwalać na te dni szaleństwa i jeść wszystko, nie martwiąc się o konsekwencje. No ale wiemy, tutaj ta dieta rotacyjna. Chować co 3 dni zjeść mleczne i zboża, 3 dni grzecznie dieta dobrych produktów, u dzieci może być 2,5 dnie grzecznie dieta dobrych produktów. Ona jest oparta na tym, co można dać 4-miesięcznemu dziecku, więc jest przyjazna dla przewodu pokarmowego. Jak jest przyjazna dla przewodu pokarmowego, to jest przyjazna dla gardła. Więc wszystko to, co nie daje wzdęć, nie daje gazów, nie daje bólów w brzuchu, jest z przeważającym prawdopodobieństwem przyjaznym dla gardła. Więc chciałam powiedzieć, czyli 1 dzień wolności, potem 3 dni dieta dobrych produktów lub dłużej. Ja staram się 2-3 tygodnie pociągnąć. Dłużej, ale im dalej w las, tym więcej drzew. Z wiekiem nasila się starzenie się, więc to jest sucha śluzówka, sucha pochwa i w ogóle zmarszczki i siwe włosy, które są suche, cebulki włosowe. I teraz tak, na mojej stronie internetowej www.dietaoptymalna.com jest artykuł zaburzenia śluzówkowe. I ta jest 11 stron dla śpiewaków, 100% jest dla każdego i ma w tym coś sobie znaleźć. Dodam jeszcze coś takiego, że potrzebny jest chrom i cynk do prawidłowej funkcji śluzówki. Jak ktoś lubi słonecznik, w porządku.
Jak ktoś nie lubi słonecznych, to może zupa cebulowa. Jak nie lubi cebulowej, to zje czosnek. Więc ryby i owoce morza zawierają go dość. Więc makroelementy i mikroelementy są potrzebne też, oprócz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Dlatego jedzenie tłuszczów powoduje, że witaminy rozpuszczalne w tłuszczach się przyswajają, ale można jadać kolorowe warzywa, które są tak zwanym tęczowym planem. Jedzenie kolorowych warzyw dostarcza nam mocy antyoksydantów, antyutleniaczy, czyli po prostu cokolwiek, co nie jest szare, bure i brązowe. Szara i bura i brązowa to jest kasza gryczana, ale można ją zjeść ze skwarkami albo z czymkolwiek, z jakimś warzywem. Szare bura jest czekolada i kawa. Dlatego jestem za, a nawet przeciw. Kawa nie widzę, żeby uszkadzała znacznie. W ogóle nie widzę, żeby uszkadzała w ogóle, ale może być różnie. Bo powiem po żołądku, bo tak naprawdę moja dieta leczy każdy żołądek. Każdy, z każdej choroby, albo prawie każdej, żeby nie było. I z jedną pacjentką się już tak bardzo wymyślałam jej i ona stosowała moje zalecenia, czy dietę dobrych produktów, jeden dzień wolności. Wiadomo, że profesor Romański mówi, że dolegliwości żołądkowe to gluten i białka mleczne. Zresztą profesor alergologia dla internistów profesora Romańskiego o tym mówi, jak on robił testy u tych żołądkowców. I tak się nad kobietą pastwiłam. I ona mówi, pani doktor, jak odstawiłam kawę, to wszystkie dolegliwości przeszły. Czyli po prostu równie dobrze kawa może szkodzić na śluzówki w gardle, ale zostawmy to człowiekowi. Jak sprawdzić, czy kawa jest przyjacielem? Zrobić rotację, czyli co jakiś czas zrobić odpoczynki od wszystkiego, bo jak jemy coś codziennie, następuje kumulacja, jakiś system jest przeciążony, organizm mówi pas, musi się system naprawczy inny uruchomić, albo daj mi antybiotyk, lub lek przeciwalergiczny, lub przeciwbólowy. Dobra, więc są ludzie, którzy mogą, to znaczy można to sprawdzić, wypijając kawę teraz, a na następną kawę, kawę rano na czczo, a na następną kawę rano na czczo za 3 doby, ale przez 3 doby bez kawy. Najbezpieczniejsze z orzeszków są orzechy makadamia, bo często jest tak, że rzeczywiście śpiewacy są bardzo wybiórczy. Zauważają, że orzeszki robią im problem, więc jak ktoś się urodził na wiosnę, zwykle orzechy pekan lub włoskie są przyjazne. Jeżeli ktoś się urodził na jesień, to zwykle pestki dyni lub pistacje mogą być przyjazne. Natomiast trzeba zawsze szukać indywidualnie orzechy makadamia lub pini. Pistacje, kokos mogą być takim krakowskim targiem i sezam, produkty z sezamu, które mogą być przyjazne dla wszystkich. Dla tych urodzonych na wiosnę może być słonecznik przyjazny, dla tych urodzonych w sierpniu bywa, że nie, więc po prostu jak nie lubi nasion roślin oleistych, łącznie z lnem, to proszę, można sobie pestki Morelli kupić tak w ramach gorzkiego i zjedzenia tylko 3, które nie zaszkodzą. Jednak te mięsa tłuste, czy tak pseudotłuste, średnio tłuste, one bywają przyjaźniejsze dla głosu niż orzeszki, ale ja jestem zwolennikiem, że wegański posiłek jest ok, więc zupa lub jakiś brokuł oblany oliwą będę na tak. Super. Oczywiście super. Ocet, jeszcze ocet. Ocet, wiadomo, że to są kwasy, wszystko co drażni, drapie jest nie do końca przyjazne, więc jak ktoś lubi ketchup, nie ma sprawy, ale nie będzie po tym ketchupie tak fajnie jak po karminadlach, czyli ze Śląska to są mielone kotlety, ale nie dałabym do mielonych kotletów bułki. Dałabym wszystko inne, tylko nie bułkę. Może być cebula,
Może być cokolwiek innego. Jasne. To w takim razie jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, bo pracujemy też z małymi dzieciaczkami i małe dzieciaczki mają to do siebie, że tak, są w domu, wszystko jest okej. Okay. Przychodzą do przedszkola, idą na lekcje, trochę tam pobawią się z innymi dziećmi i od razu katar. Wracają do domu, jest wszystko okej. Okay. No ale w czasach COVID-u dziecko z katarem to jest potencjalne zagrożenie. Dlatego jest mało rozpromowana moja dieta, która służy do leczenia infekcji w moim rozumieniu, do ufizjologiczniania organizmu tak, że daje szczelność nieprawdopodobną, więc jak są nawrotowe infekcje, to te dzieci bardzo przetaskowują zbożami. Okej, okay, więc polecałabym na śniadanie dziecku zrobić czekoladę na gorąco, rozpuścić czekoladę w mleku sojowym, waniliowym. Da się? Da się. Albo prażynki krewetkowe, tao zrobić, albo frytki na śniadanie dać lub ziemniaczki odsmażone w talarkach i smażona cebulka, jeżeli chce, albo sam sól. Da się, więc po prostu jak jest infekcja, 3 dni diety dobrych produktów, po 3 dniach powinno być po infekcji. Tak. Po 3 dniach, jeżeli ktoś ma astmę, to niestety najpierw naprawiona jest astma. Potem dzień wolności, znowu kolejne 3 dni dobrych produktów i wtedy organizm zabiera się za nos. Mhm. Aha, jeżeli po czymś jemy i nam ścieka z nosa po tym posiłku, to ten posiłek nie będzie dobry dla krtani. Okay. Czyli ostre, ostre. Ostre, no nie do końca też. Ostre są jadalne do tłuszczu, dlatego do mięsnych rzeczy daje się ostre. Ostrego nie posypiesz owocu ostrym. Zauważyłaś to? Dokładnie. Więc po prostu ostre jest jako lek na tłuste. Dobra, więc jak się za dużo zje ostrego, za mało tłustego, to wiadomo, że nie będzie to przyjazne dla śluzówki. No dobra, to jeszcze taka sytuacja koncertowa. Mamy koncert, to ile dni przed koncertem powinniśmy tak wdrożyć na maksa dietę, którą pani tutaj proponuje? Pani doktor. Wiesz co, moja dieta jest po to, żeby nie było infekcji. Moja dieta jest po to, żeby śluzówki były szczelne, ale jak widzicie, doktor w krochmala niby zdrowe rzeczy, a ma problem ze śluzówką po tym. No ale doktor ma 59 lat, więc z wiekiem po prostu szkodzi wszystko. Więc z wiekiem trzeba jeść połowę, jeść rzadziej i żyć miłością. Nie wiem jak, ale więc tak, jak przed koncertem. Więc ja polecam łagodne podejście do diety, więc jadanie co się chce, kiedy się chce, ile się chce i życie bez nałogów. Natomiast jak ktoś wchodzi w dietę dobrych produktów, to na 3. dobę może być reakcja zostawienia, która się zaczyna na 2. dobę, czyli tak zwane, wiesz, delirium, nieukontentowanie, marudzenie, malkontentstwo, zaczyna boleć głowa, wszystko człowiekowi przeszkadza, deszcz krzywo pada, po co tu słońce świeci, a czemu ona wstała prawą nogą, a powinna wstać lewą. To są wszystko reakcje niewyregulowania metabolicznego i to jest reakcja z odstawienia. Notabene dieta dobrych produktów też leczy reakcję z odstawienia narkotyków, dlatego bym polecała narkomanom po prostu dietę dobrych produktów na tłusto, na maksa, żeby przestali ćpać. I jakoś nie jest to brane pod uwagę w psychiatrykach, do których się nie można dostać z tą chorobą. Więc jeżeli ktoś jest umoczony w zboża i mleczne na bogato, to ja bym radykalizmów nie polecała przed koncertem, tylko po prostu zrobić 1 dzień dobrych produktów przed koncertem i to może wystarczy. Natomiast ja proponuję moją dietę 3 dni, dieta dobrych produktów lub dłużej, jako sposób życia, żeby spowolnić procesy starzenia się i zacząć żyć świadomie, widząc, że jak ja teraz dużo gadam, to słucha śluzówka dużego gadania. Nie! Zjadła 3 godziny wcześniej dziadostwo, dlatego dużego gadania nie może gadać non-stop, tylko po prostu co jakiś tam krasnoludek przypomina, że zjadła dziadostwo. No tak. Dziękuję. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze nieprawidłowy głos, to
A jest na mojej diecie to do 34 godzin wstecz, ja się cofam i szukam, co powodowało ten głos. I tutaj polecam filmiki AZS, czyli atopowe zapalenie skóry, przecinek Ewa Bednarczyk-Witoszek, na moim kanale Ewa Bednarczyk-Witoszek. I te filmiki mówią, co jest szkodliwe dla skóry, więc to, co jest szkodliwe dla skóry, jest szkodliwe dla śluzówki górnych dróg oddechowych. I zachęcam wszystkich do wejścia na Facebook Szamaj Dobre Produkty. Obrazki można sobie poglądać, co myjemy. Facebook Dyry Ewa Bednarczyk-Witoszek, Facebook Ewa Bednarczyk-Witoszek, Facebook Dieta Dobrych Produktów, myślnik Dyry Ewa Bednarczyk-Witoszek. Po prostu wszystkie filmiki zadaniowo można sobie przejrzeć, szczególnie Szamaj Dobre Produkty i Dyry Ewa Bednarczyk-Witoszek na Facebooku, żeby zobaczyć, czy można zjeść dziwne rzeczy na śniadanie, obiad i kolację. Czytałam artykuł o zaburzeniach śluzówkowych, bardzo też mnie zainteresował ten artykuł. Więc według mnie ten artykuł powinien być wykładany na szkołach emisji głosu, więc jakoś tak. No po to tu jesteśmy. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że tutaj temat tego każdego rodzaju wokalisty, od prawdziwego rockmana do delikatnej wokalistki przeszliśmy. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest to niesamowita wiedza i zachęcam wszystkich do przetestowania u siebie tutaj skuteczności, bo jest to i dla Was odpowiedź i tutaj na pewno będą efekty. Także no, mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze i będziemy miały okazję porozmawiać. I zapraszamy na międzynarodowe seminaria naukowe panią Ewę, panią doktor, także. Dziękuję bardzo, jestem zaszczycona, że mogę udzielić wiedzy, żeście mnie Państwo zaprosili i chętnie służę dalszą kontynuacją wiedzy, jeżeli uznacie, że jest to przydatna wiedza. Super, dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia.